Jest z nami Alan Starski, laureat Platynowych Lwów na tegorocznym festiwalu filmowym w Gdyni. Przede wszystkim ogromne gratulacje, jest pan pierwszym scenografem, któremu się to udało. No tak, no, znaczy mam dosyć dużą satysfakcję, że też ten zawód został doceniony. Tak, spojrzałem na taki plakat, który wisi u nas w hotelu, to było oczywiście reżyserzy, no, twórcy filmów, dwóch wspaniałych operatorów, a teraz przyszła kolejna scenografa. Miło. Proszę mi powiedzieć, czy po tylu latach kariery pamięta pan jeszcze, dlaczego wybrał taką drogę zawodową? No wie pan, to nie jest takie trudne pytanie, bo w końcu jestem z domu filmowego, z filmowego domu, mój ojciec był scenarzystą, wychowałem się wśród filmowców, skończyłem akademię, po akademii nie myślałem o tym, żeby być scenografem, ale oczywiście było to chyba nieuniknione, że zostanę filmowcem, a ponieważ lubiłem rysować, projektować, akademia, zostałem scenografem. Skoro mówi pan o właśnie różnego rodzaju projektach, na festiwalu w Gdyni odbywa się wystawa pańskich prac, to też chyba szczególnie miłe. No tak, znaczy powiem szczerze, to jest wystawa z moich większych filmów, w których widać, znaczy moich filmów, które robiłem scenografię dosyć spektakularną, bo to jest Oliver Twist, Hannibal, Pianista. Każdy z tych filmów jest inny, odmienny historycznie, ale w każdym z tych filmów scenografia odgrywała dużą rolę i była w jakimś sensie może trudna do zbudowania, ale dzięki właśnie budżetowi, dzięki wielkości filmów udało się zaspokoić i wyobrażenia reżysera, a później publiczności. Chciałem pokazać ten świat magii, ale od strony warsztatowej, to znaczy jak powstają dekoracje, od pierwszych projektów, po szkice, później rysunki techniczne, później budowę, no i ostateczny rezultat. Także myślę, że ta wystawa nawet dla filmowców będzie ciekawa, chociaż filmowcy w zasadzie znają ten warsztat, ale nie do końca, bo reżyser rozmawia ze mną, czy operator, o koncepcji filmu, pokazuje im pierwsze szkice, projekty, no a później zostaje sam z tą dużą budową i odpowiedzialnością i dopiero moment, kiedy ta dekoracja jest gotowa, jest tym momentem, kiedy ekipa widzi moje dzieło, bym tak powiedział w cudzysłowie. W ramach specjalnych pokazów laureata Platynowych Lwów mogliśmy zobaczyć panny z Wilka, do których robił pan scenografię. Proszę mi powiedzieć, czy o wyborze tego filmu zdecydowało to, że to projekt, który przyniósł panu jedyną nagrodę w Gdyni za scenografię, czy po prostu jest panu szczególnie bliski? Nie, to był wybór festiwalu. Zaproponowano mi ten film właśnie dlatego, że przyniósł mi akurat na festiwalu jedyną nagrodę, ale myślę, że było tu parę filmów, których mógłbym się spodziewać nagrody, chociażby mój pierwszy film z Andrzejem Wajdą. Mój pierwszy film z Andrzejem Wajdą, Smuga cienia. Był bardzo skomplikowanym filmem, bardzo scenograficznie rozbudowanym, kręconym w wielu krajach. Był Bangkok zbudowany w Bułgarii, był żaglowiec, wnętrze szkunera brytyjskiego było zbudowane w studio warszawskim, trochę zdjęć było robionych w Londynie i bardzo niewiele w Bangkoku, a w sumie ułożyło się to w dosyć spójną, czytelną całość. Także myślę, że to bym też nazwał filmem scenograficznym, no ale akurat zostało wybrane tutaj jury festiwalu, wybrało, pamiętam ten rok, mój ulubiony Andrzeja Wajdy film Panny z Wilka. Później się złożyło tak, że wiele filmów po prostu na tym festiwalu nie bywało, bo robiłem filmy za granicą, robiłem filmy niepolskie, a to jest i wspaniale festiwal polskich filmów. Z Pannami z Wilka związana jest fantastyczna historia o dworku, który zrobił pan, a może nie zrobił, ale w pewnym sensie udoskonalił pan na potrzeby tego filmu. Proszę powiedzieć coś więcej o tej radachówce, która stała się
tym, czym oglądamy go w filmie, właśnie dzięki pana pracy. No to już jest dosyć znana historia, a dlaczego znana? Dlatego, że Andrzej Wajda często do tego filmu wracał i zawsze, kiedy był pytany o współpracę ze mną, to wspominał ten film, bo bardzo mu w jakimś sensie zaimponowałem. Odszedłem od takiego kanonu Białego Dworu, szabli na ścianie, malarstwa, portretów przodków na wywieszanych, a chciałem pokazać dwór z 30 lat, dlatego wybrałem bardzo skromny dom, ale w którym tkwiło się życie przedwojenne. I przekonałem Andrzeja, że dzięki zabiegom scenograficznym dobudowałem ganek, oranżerię, wspaniały klomp, a później zmieniłem wnętrza, przemalowałem je na ciemne kolory i to wszystko bardzo zaskoczyło Andrzeja, ale w sposób dla mnie bardzo miły, bo był naprawdę oczarowany tym, co mu dałem do jego później twórczości, do jego zdjęć. Skoro rozmawiamy o Andrzeju Wajdzie, dzisiaj z kolei odbędzie się pokaz Popiołu i Diamentu, który wybrał pan jako film, który szczególnie odcisnął szczególne piętno na pana życiu. Mówię o Mistrzowskiej Piątce, pokazie w ramach Mistrzowskiej Piątki. Proszę powiedzieć, skąd ten wybór, dlaczego akurat ten film? No wie pan, to były dosyć ponure czasy w Polsce. Niewiele filmów w ogóle światowych docierało na polskie ekrany. Ja byłem oczarowany Fanfanem Tulipanem, Gerardem Filip, włoskim kinem, które mogłem oglądać. Natomiast muszę powiedzieć, że to był pierwszy polski film, który zrobił na mnie takie wrażenie i na moich kolegach. No myśmy mieli 14-15 lat i nagle pojawił się film na tyle odważny, na tyle mocny na tle tych wszystkich ułożonych pod partyjne doktryny filmów, że naprawdę do tej pory go bardzo dobrze pamiętam. Zresztą oglądałem go niedawno właśnie po to, żebyśmy mogli o tym filmie rozmawiać. Rola Cybulskiego fantastyczna, wspaniałe zdjęcia Wójcika, symbole, które się pojawiają w tym filmie i o których były zażarte dyskusje, czy nie są za intensywne, zbyt, powiedziałbym, nachalne. Nie, to wszystko wspaniale się układa w tym filmie, naprawdę. Ta scena oczywiście bardzo znana z zapalającymi się kieliszkami spirytusu na barze, kiedy wspomina Maciek swoich kolegów, którzy zginęli, a później ta scena miłosna z Krzyżewską w pokoju hotelowym. To naprawdę są sceny, które się pamięta. Ja uważam, że w końcu oglądamy w tej chwili zalew filmów, platformy, seriale. Tego wszystkiego jest w jakimś sensie, powiedziałbym, czasem aż za dużo. I ja gromadzę w swojej pamięci filmy, z których pamiętam takie właśnie dobre sceny, dla mnie dobre sceny, sceny, które coś znaczą. Jeśli potrafię opisać sceny z jakiegoś filmu, to znaczy, że ten film zrobił na mnie duże wrażenie. Często w tej rozmowie wracamy do Andrzeja Wajdy. Czy to jest ten reżyser, współpraca z którym jest panu szczególnie bliska? W trakcie całej kariery pracował pan z wybitnymi twórcami. No myślę, że to jest w jakimś sensie oczywiste. To znaczy wydaje mi się, że przez to, że robiłem filmy z Andrzejem Wajdą, przez to, że w sumie zrobiłem z nim 14 filmów, to w jakimś sensie otworzyło mi to drogę na świat. Przez wiele, wiele lat potem, jak zrobiłem D'Antona, wszyscy producenci amerykańscy na przykład byli przekonani, że ja mieszkam w Paryżu, a nie w Polsce, bo kojarzyli mnie z filmem francuskim Andrzeja Wajdy, na tyle znanym, że można było powiedzieć, że i ta scenografia była rozpoznawalna. Także oczywiście Andrzej robił filmy, które były oglądane w Polsce, były oglądane w Europie, ale były oglądane też na świecie. I to pozwoliło też mnie na ten świat wyjść. Po raz ostatni oglądaliśmy pana twórczość w Ukrytej Grze. Mówię o filmowej twórczości. Doczekamy się czegoś jeszcze? Jak będzie jakiś duży, wspaniały projekt, chyba tak. Dziękuję pięknie. Dziękuję.